Hej moi drodzy, witam was serdecznie w grze Tiny Fox. Kochani, jest to bardzo taka gierka minimalistyczna. W ogóle czym jest Tiny Fox? Ja jeszcze to nie grałem, widziałem tylko gameplaye. Znaczy gameplaye, takie w sumie wstępy do gry. I ogólnie jest to minimalistyczna gra RPG. Ogólnie będziemy trenować tutaj swoich ludzi, robić, czy upgrade'ować miasto i tak dalej, trenować tych wszystkich ludzików. I będziemy chyba walczyć, ale dokładnie mówię, nie wiem o co w tej grze chodzi. Wiem, że gra jest bardzo, ale to bardzo taniutka. Chyba to kosztuje jakieś groszowe sprawy. I no zobaczymy, czy w ogóle opłaca się wydawać jakiekolwiek złotówki na tą produkcję. Dobra, gra automatycznie zapisuje, nie ma polskiego języka, więc będę starał się przynajmniej w jakimś małym stopniu tłumaczyć to wam na język polski. Dobra, new game. Bierzmy imię dla swojego przywódcy. Będzie Shiro. Queen czy King? Queen! Nie, King, przepraszam. Normal, 45 dni to jest czasowy limit. Okej. Okay. To wszystko zaczęło się bardzo dawno temu. Nasza ziemia była dosyć taka pokojowa. Ale kosmiczne siły przybyły. Przez 45 dni ciemne byty nawiedzały tę ziemię. Bardzo potężny artefakt został odnaleziony. Korona została dana królowi. Wszystkie złe siły wyparowały, zniknęły. Zwykli ludzie wywiatowali na tą część. Ale ciemne byty o sobie przypominają, tutaj przypomniały. Dobra. Moja królewska mość, szybko! Idź do schronienia. Zostaliśmy zaatakowani. Aha, ha, ha. Tylko dwóch małych ludzików do obrony tak potężnego artefaktu. Jak słodko. Nigdy nie odzyskasz tego ode mnie, zła kreaturo. W takim wypadku zdobędę koronę z twojej martwej czaszki. Strażę, zabijcie go. Ojej, dobra. I tak, tu mamy atak. Mamy Jamesa, mamy jednego strażnika. Dobra, użyjmy ataku na Evil Sorcerer. Mocno. Smite, teraz wali król. Król wali za 10, ewentualnie może zbarnować targeta. Tylko tak. Widzę, że maksymalnie możemy mieć 5 targetów. Czego atak atakuje pierwszy, smite atakuje 3 pierwszych. Ewentualnie możemy wybrać. I healuje nas też za 30 HP. Healować możemy tylko jedną osobę. Jak działa smite? Zobaczmy. Po prostu podpala, tylko ciekawe za ile podpala. Charge, strike. Weźmy może strike'a. Czy już przegraliśmy? Nasz król został pokonany. Ciemne siły zabrały koronę. Rozbłysk tego wszystkiego powodował wielki szok, czy szok nie, wielkie... jak to się nazywało? No ogólnie wielki wstrząs na naszych ziemiach.
Moc korony została korupty, to jest zanieczyszczona, a nasz król zniknął. No i kosmiczny czas zaczął odliczać. Któregoś dnia nasze ziemie zostaną zniszczone. Ale z dala od korony nasz król został odnaleziony. Nasz król się obudził. I w momencie absolutnej potrzeby zobaczył miasto, gdzie pokój ciągle istniał. A, i co, jesteśmy teraz królem nowego przybytku, tak? Dobra, zrekrutujmy sobie tych ludzików. Boris, Polk. Enroluj ogólnie niedoświadczonych farmerów lub zatrudnij specjalistów. Możemy pierwszego sobie Borisa, Polka, który ma knife and shirt, zrekrutować za Frico. Dobra, mamy go. Co my tu możemy robić? Mamy tak, dwóch z trzech folksów. Shiro jest pierwszym królem i jest jako jednym z tego wszystkiego. A reszta odblokuje nam się na poziomie drugim i trzecim, ewentualnie jeżeli odblokujemy baraki i tym podobne, przynajmniej tak mi się wydaje. Artefakty. Shiro ma tylko wand, niezbyt potężny, oraz shirt. No też nie jest zbyt dobrze. Komponenty. Nie mamy nic. Ogólnie widzę, że mam 5 podstawowych jednostek budowania i tak dalej, czyli gold, wood, iron, gems oraz alloy. Nie wiem, co to znaczy alloy, muszę sobie sprawdzić. Dobra, ale widzę, że prosi nas tutaj o sprawdzenie baraków. Możemy zacząć trening naszych folksów za 100 golda i zwiększy mu się HP na 100. Power zostanie taki sam, no dobra. I skończy się to dopiero jutro. Towns End. Day Training, co nie to. Co my tu możemy robić? A, możemy eksplorować. Tak, Folks, no to kolejny nasz król może w sumie pójść eksplorować. Możemy mu też tutaj dać mniej więcej miejsce, które ma otrzymać. Items jakieś mamy? Nie mamy żadnych itemsów. Dobra, idziemy eksplorować. W sumie naprawdę dosyć ciekawa jest ta gierka. Jesteśmy tu, idziemy do Fairy Forest. Bardzo łatwy. Domostwo, kilku kwiatów i dziwnych kreatur. Fairy Forest. Oj, znaleźliśmy dzika oraz małego slajma. Dobra, nie będziemy się bawić smite, po prostu atakujemy. One mają po 10 HP, więc luz. Tu dealujemy tylko 5. Tylko slime by się przydało zaatakować, tylko... Aha, to i tak zaatakuje tylko i wyłącznie ten target. No właśnie. I tak możemy tylko z dzika walić teraz. Dobra. 5 HP. Minus 5. Jeszcze slime wali, minus 2 depa. Ale luz, dzika rozwalimy. Pierwsze goldy i pierwsze drewno. Minus 4 depa nam dał, ale zabijemy go bez problemu. Zajęcie, co 4 depa nam zostaje, minus 4 depa. Wygrałeś walkę. Current Bounty to jest 6 berries, czyli 6, zyskaliśmy 6 jagódek. Zyskaliśmy 30 golda, 20 drewna. Następna walka. Musimy przejść przez 3 chyba. I spotkaliśmy niedźwiedzia. No też robimy zwykły atak. On ma 25 HP chyba. Nie, 15. Mamy minus 2 ataku. Wiedziałem, już mamy minus 4. Czyli disujemy już tylko 3? Mało. Daj minus 5. Dobra. I kolejne jakieś dziwne grzybki i 6 berriesów zyskaliśmy. Ostatnia walka. Dobra, skonfrontujesz się z bossem. Podczas tej walki nie będziesz mógł już dłużej uciec. Chcesz kontynuować? Oczywiście, że tak. Boss Battle. Drzewiec. 40. Barnwick. Oczywiście dajemy mu barna. 2. Minus 5. I krwawienie.
Ale Burning wpadł. Daj mu Burning kolejne. Minus 5. End się pali, dajmy mu atak. Minus 5, powinien zaraz się spalić. Minus 17, wow. Oj, odblokowaliśmy odciągnięcie Tree Hunger. Hunger, przepraszam, nie Hunger. Hunger to głód. Dobra, dostaliśmy króliczą stopkę. To jest chyba dla laka jakiś artefakt. Trochę żywicy, dwa potiony, szrumcy i jagódki. Dodatkowo uzyskaliśmy kolejny surowiec. Fajne, fajne. Boris został wariorem. 43 dni zostały do końca. No. Co my zyskaliśmy? Gemsy. Co my tutaj możemy robić? Możemy to zupgrade'ować. No, nam to jest niepotrzebne. Możemy zupgrade'ować Borisa na berserka. Ale widzę, że to w sumie nam nic nie da. Możemy to zupgrade'ować, ale... zwiększymy max populację przez 1. O 1. Magnikarium, Temple, Camp. Albo Slam. Camp jest za 10. Tu sobie unlockujemy Hunting Training. Tu sobie Criminal Training. Nie wiem, do czego to jeszcze służy. Odblokowujemy sobie trening wiary. I magiczny trening. Jak te artefakty nasze? Mamy tu króliczą łapkę. I co to daje? Plus 2 defa. Oczywiście, że bierzemy. No i kolejne osiągnięcie. Trinkets. Foxy. Możemy sobie kolejne. Możemy sobie kolejne Foxy zrekrutować. Możemy. Bill. Pirate. Bierzemy sobie Melee Training. I zrobimy z niego Warriora. Dobra. Niestety nam już nie starczy na nic. Może sobie to zbudujemy. Magiczny trening. Kurde, a czy ja mogę jeszcze to wycofać? Mogę. Świetnie. Zrobimy Magikarium. O, ale ends tomorrow. O nie. O nie. O nie. Select Falls. Bierzemy Borisa. A czemu nie możemy króla? Przepraszam bardzo, czemu nasz król jest niedostępny? Ej. Czemu nasz król jest niedostępny? A hard. Jest ranny. Nie możesz tego użyć? Nie możesz. No dobra, w sumie to nie jest problem. Empty team. Tylko widzę, że artefakt możemy tylko i wyłącznie do króla. A, nie tylko do króla. Dobra, Boris, bierzesz to. I lecisz dalej na walkę, exploring. Boris pójdzie jako pierwszy, Bill pójdzie jako drugi, żeby się przypadkiem nie wywalił. Jakieś itemsy jeszcze weźmiemy? Dobra, jedną potkę. Nie wiem, co dodaje i jak to się skończy. Lecimy. Dzień drugi, exploring. Okej. Okay. I tak, mamy... Goblin Valley. Stary bastion okupowany w tej chwili przez gobliny. Ewentualnie Carrot Farm. Farma Carrot, pory marchewki. Największa farma na tej wyspie. Oczywiście Goblin Valley. Czy oni dadzą radę? Możemy do Fairy Forest się jeszcze cofnąć? Możemy. Bo nie wiem, czy oni sobie dadzą radę. Nie wiem, jak Boris będzie atakował. Nie chcę zbytnio się przekonywać, że coś pójdzie nie tak. Wow, Boris! Ty mnie zaskakujesz, chłopcze. To co jest? Poison. I to jest grzyb. Minus 5. O nie, 4 trutki. To nie jest dobrze. Dobra, atakuj go. Zobaczymy, jak trutka nam zada. 4? Tak.
po 4. Dobra, bo on zaraz będzie truł. Gnój jeden. Pyk. Czy to znika? Czy to znika? To nie znika! Oh shit! To nie znika. Dopiero jak wygramy, albo przegramy, albo samo zniknie z siebie. Minus 5. Pyk. O, to ma więcej chyba. Albo nasz atak był. Minus 2 def. Tak, to jest zimno 15. Mogłem już zaatakować w sumie. Dobra, flame pokonany, udało nam się przejść. Wracamy do miasta, dzień trzeci. Magikarium zostało ulepszone do poziomu pierwszego. Sklep został dodany na końcu miasta. Tak, dobrze. Sklep. Źle przeczytałem. Jest shop, jest artefakt. 10 ataku, Spike Bracelet, minus 20 HP, ale plus 10 ataku. Nie no, ten Force Ring jest lepszy. Biorę go. Odblokowano osiągnięcie shopping. I co jest najlepsze? Jestem skłonny. Oni są ranni. Kurde, teraz został sam król. Znów został sam król. Król też jest ranny. O kurde, no tak, dwa dni. Bo Boris nie jest ranny. W Magikarium możemy teraz... Na przykład Billa. Nie można, jest ranny. O shit. 400 golda plus 10. Hunting training. 500 golda on the fight. I slumsy kosztują 300 plus 10 wood. Dobra, wyspie camp. No i co, nie mamy kogo wysłać, no. Idziemy slipa. Camp został zupgradowany do poziomu pierwszego. Nasze folksy 2 już powinny być gotowe do walki. Tak, tak. No ale to jest sklep, już nie ma sklepu, czyli ten sklep jest tylko co jakiś czas. Iro, wiesz to? Plus 10 ataku, świetnie. Tu już sobie nic nie zrobimy. No tamten jest jeszcze ranny, kurde no. Tamten jest ranny. Weapon upgrade. Możemy w ten sposób to jeszcze robić. Myślę, że Borisowi dajemy. Fajnie, fajnie. Nie zauważyłem tego. No my tylko tu robiliśmy w barakach ten training. Bila się nie da jeszcze. Tak, nie mamy golda. Jesteśmy dokładnie na zero. Jesteśmy dokładnie na zero, a tu chyba i tak nie możemy jeszcze sobie zrekrutować. Tak, townfall. Dobra, idziemy jeszcze na kolejny. Czemu tamten nie może? Hej. Weapon upgrade. Ojejku. No dobra, czyli znów idziemy sami. Znów idziemy sami. Idziemy naszym królem. I tak moglibyśmy tylko dwie osoby wziąć, więc luz blues. Lecimy na explore do naszego Goblin Valley. O kurde. Trochę ich tu jest teraz. Raty mają po 5 HP. Goblin ma 25. Burn the target, ale to jest tylko jeden target. Minus 15, fajnie. Ale ten minus 5 daje. Który też po 5. Oh shit happens. Dobra, goblina się już pozbyliśmy na szczęście. No to 15 nam wpadnie, tak czy inaczej. No sporo. Sporo. Będę się leczył na pewno. Gdyż tu jest sporo takich jednostek, które mają mało HP, ale są irytujące. Minus 15. Spoko, wyleczymy się zaraz. Pyk. Plus 30. Luz. Pierwszy pokonany. You won the battle. Current bounty 2 bazury. Następna walka.
Ogre 30 i Goblin 25. Czy Goblin jest na coś odporny? Nie. 15. Minus 20 i ten minus 5. Dużo. Ten ma minus 15, prawda? Czy nie, 25 HP. Leczymy się. Jedyne sensowne, co można zrobić. Nasz włócznią rzucił Galgan 1. Minus 5. Dobra, możemy się uleczyć. Atakujemy. I czy my jesteśmy gotowi na bossa? To jest pytanie. I pytanie też, co się stanie, jak my po prostu przegramy tym królem. Dobra, idziemy. Zobaczmy, jaki jest boss. O kurde, ale wielkie barakło. Goblin King. Czy on jest na coś odporny? 15. Minus 10. Się wygramy to. Minus 5, fajnie. O ile to jest jedyny jego stage? Minus 20. Minus 15. I pyk, wygraliśmy. 1090. Odblokowano osiągnięcie płód chain. Backpack i Rosary. No i cztery paznokcie. Boris zaupgradeował swój nóż do sztyletu. Świetnie. I możemy dalej sobie to wszystko upgrade'ować. 1200 golda. Dodaję łóżka, które będą leczyć twoich ludzików szybciej. O, to chcę. Oni są bardzo często ranni. A teraz na przykład nasz król jest już na 3 dni wykluczony. O, fuck. I dopiero to będzie zabilitowane. Artefakt. Ja bym sobie tak, ściągnął artefakt z króla. Co to daje? Max HP 20, 5% golda w ciągu walki. To jest fajne. Dałbym mu tak, plus 10 ataku. To już jest sporo. No plus 2 na dagerze. Czyli 7, 17 ataku. Sporo. Sporo. I temu dałbym jeszcze 5% golda. I widzę, że... A nie, te przedmioty nie znikają. Dopóki ich nie użyjemy, to one nie znikają. Dobra, to weźmy dwie potki. Pusty team. Boris Wariorek leci sobie tu. Z Billa zrobimy na pewno maga. Maga, który będzie sobie tam walczył. Już jest medium. Dobra, Carrot Farm. Lecimy. Farma marchewek. I świetna jest ta gra, naprawdę. Jest naprawdę fajnie zrobiona. Zadaje 22 obrażenia. Szkoda, że tu nie ma opisu przeciwników. To by mi się bardzo, bardzo przydało. 32 DPS-a. Strike. Tu nie mamy heala. 52 golda. Dobra, one nie są ciężkie. Ale tu mamy coraz więcej już tych stage'y. Czemu tak... A, bo on zaatakował. Dobra. Robimy atak, ale to jest na pierwszego przeciwnika. Mamy tylko power 50, to nie jest dużo. Tak na 15, kurde. Dobra, nie zrobimy nic innego. Minus 2. Pyk. 208 golda i 10 drewna. Zyskaliśmy jednego owocka. I mamy tutaj tak, ram, to jest kozioł i hornet. 25-10. W sumie to nie jest zły pomysł. Pyk. Ten po 5 zadaje. Myślałem, że uda się jeszcze przed jego walką, znaczy przed jego turą zdobyć to, ale niestety. Dwa fabryki, jeden fruit. Roster, czyli kogut, świnia i szczur. Świnia ma sporo HP. Rostera zabijemy. Minus 5. 10 DPS-a.
ten ma heal. Ale to ma target self, tylko i wyłącznie. Ewentualnie możemy dać... Ale tu też jest uprising target self. No to atakujesz pierwszego, tak? Tak. Rzucił pomidorem. Pyk, nie macie prosiaczku. Serio, sporo golda z tego leci. I szczurka zabijemy bez problemu. Kolejny fabryk i kolejne owocki. Chcemy iść na bossa? Pewnie! Byczku! Panie byczku. Bull ma 70 DPS-a. Strike zada mu 32 DPS-y, to będzie fajne. Pyk! Minus 5 plus bleeding. Mniejszy DPS plus minus 2, znaczy minus 2 DPS-a i większy DPS dla nas, w nas, znaczy od nas. I kolejny strike, powinniśmy go zabić. Pyk. Odblokowano osiągnięcie Torero. Dobre buty, 3 owocki plus 2 fabryka. Dobra, In został zupgradowany do levelu drugiego. I kolejny sklep jest w tej chwili na końcu naszego miasta. Fire Scroll. Zadaje 10 DPS-ów i podpala wszystkich przeciwników, ale to jest item tylko i wyłącznie. Amulet daje 5 ataku, 5 defa. Torch daje 5 burning attack. Burning attack. Teoretycznie byłbym zainteresowany tym. Mamy 2000 golda, to jest spoko. Tylko tak, In. Calm Knight. Na 3 dni Billy. Folk is resting. I nasz Shiro też musi być. No i nigdzie nie pójdziemy niestety, chyba że zrekrutujemy kogoś. Tak, możemy kogoś zrekrutować. Timmy jest teraz guardem. I ma shield i chainmail. To jest spoko, ja bym go wziął. Tyle i tak bym chyba raczej chciał odpuścić w sumie tą noskę. Dobra, zróbmy sobie temple. Dumpsy też możemy sobie zrobić. Może byśmy sobie coś jeszcze... Może byśmy sobie zrobili upgrade tu? Może dwie bronie na raz upgrade'ować. Ale chcieliśmy kupić sobie item. Teoretycznie możemy dwa itemy kupić. Co te dobre buty nam dały? Specjalne abilitki kosztują mniej 5 mniej powera. To w sumie też spoko. To w sumie też spoko. Dobra, czym więcej artefaktów, tym lepiej. I zeslipujemy sobie nockę. Dobra, tempo zostało zobligowane na level pierwszy, slumsy również na level pierwszy. Jak wygląda to z naszymi folksami? Jak się czują nasze ludziki? Wszystkie są dostępne. Wszystkie są dostępne, kochani. Mamy też 3 miejsca, zajebiście. Zajebiście, dobra, artefakty. Rozdajmy artefakty naszym ludziom. Teoretycznie moglibyśmy, chyba król... Kurde, czy ja mogę zobaczyć, jakie ma abilitki na przykład król? Mogę. Leczenie jest, jakby nie patrzeć, targetowane. Nie jest itself. Więc ja królowi w tej chwili dałbym artefakt do minus 5 kosztu. To by było spoko. A naszemu Timiemu dalibyśmy plus 2 defa, co to klipa trochę. Albo max HP, albo ataki defa. I chyba dam mu to. Jakie on ma abilitki? Ja mogę zobaczyć, jakie on ma abilitki? Timmy, tak? To był Timmy. Shield Bash, to atakuje po prostu 10 DPS-ami pierwszego targeta. Grapple. Fajnie, może każdego przenieść na front. To jest zajebiste. To jest zajebiste, czyli on potrzebuje jak najwięcej obrony. Plus 2 defa do wszystkich allies. Fajne.
i zadaje 25 DPS-a, ale niestety rani tego Folksa za 10 DPS-a. Pytanie, czy ten shoulder bump przypadkiem nie przenosi danej jednostki. No i tutaj macie plus 2 DPS-a oprócz tej jednostki, czyli ona nie zyskuje nic. To jest fajne. Więc Timmy ewidentnie dostaje jak najwięcej obrony. Jak najwięcej obrony. I Boris, ty będziesz naszym właśnie DPS-em. Ty będziesz naszym DPS-em, bo ty fajnie walczysz. A ciebie przerobimy na maga. Czekajcie, Billa przerobimy na maga. Mam teraz backpack. Więc luz bluz. Moi drodzy, ale to było na tyle, jeżeli wam się podobało. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, bo ja bym z przyjemnością tej gry jeszcze wracał i myślę, że 3 odcinki na pewno się jeszcze pokażą. Ja wiem, że nie trzymam się ostatnio harmonogramu, w ogóle harmonogram nie jest aktualizowany, ale powiem wam szczerze, że jakoś ostatnio miałem doła, jeżeli chodzi o nagrywki i stwierdziłem, że będę po prostu nagrał to, co mi się podoba. Jeżeli po prostu tutaj nasza gierka właśnie, ten Tiny Fox będzie się podobać, to oczywiście będę nagrywał. A jeżeli nie, to będziemy czegoś próbować czegoś innego po prostu i tyle. W ogóle strona chyba zostanie zamknięta, chociaż zobaczę jeszcze jak wyjdzie z naszą kwadratową masakrą na Minecrafcie, którą w sumie robi El Actorro i Hoshitsu. No i tyle. Dobra, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Hej, hej!